Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Po raz kolejny na stadionie w Bralinie żegnano tegoroczne lato. Organizatorem festynu było jak zawsze Starostwo Powiatowe w Kępie oraz Urząd Gminy w Bralinie. Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy powiatu, którzy licznie zgromadzili się, by wspólnie biesiadować na stadionie. Bardzo serdecznie chcę Państwu podziękować. Podziękować za to, że znaleźliście chwilę czasu i przybyliście na stadion LKS Sokół Brain w Bralinie i możemy wspólnie poświętować pożegnanie lata, natomiast wiemy doskonale, że lato dopiero kończy się za miesiąc, ale dzisiaj symbolicznie żegnamy wakacje. Z bólem serca, ale jednak musimy je pożegnać. I tak jak jest to już w naszej wieloletniej tradycji, to zakończenie lata chcemy uświetlić Państwu w sposób bardzo huczny, wesoły, aby na następny raz te wspomnienia trwały jak najdłużej, abyśmy mieli co wspominać przez ten okrągły rok. Cieszymy się bardzo, że możemy Państwa gościć na naszej ziemi bralińskiej i że w tak dużej liczbie dopisaliście Państwo na dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję i jestem przekonany, że artyści, których zaprosiliśmy do udziału w tej uroczystości, stworzą taką atmosferę i stworzą takie widowisko, że będziecie Państwo mieli wiele, wiele przepięknych chwil do wspominania. Chciałbym, żebyście Państwo jak najlepiej się bawili. Życzę tego Państwu, żeby zabawa była jak najbardziej udana. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje, jak chociażby program Szaleństwo Cioci Kalorii, zabawy i konkursy. Od 17 na estradzie zagościli muzycy. Pod scenę przyciągnęła publiczność znana i lubiana gwiazda śląskich szlagierów, zespół Duet Karo, który zaśpiewał swoje najlepsze szlagiery. Uśmiech wywołała kabaretowa formacja Szatlet, która zabawiała bralińską publiczność. Po niej na scenie pojawił się zespół Milano. Podczas niedzielnego wydarzenia podsumowano też akcję Kropla Życia, organizowaną przez Stowarzyszenie Po prostu Pomagam Radia Sud. Partnerem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe. Podczas tegorocznej zbiórki krwi udało się zebrać 72 litry tego życiodajnego płynu. Na scenie rozlosowano główne nagrody wśród wszystkich honorowych dawców, którzy oddali krew w tym dniu w Kępińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół Wilki. Lider grupy Robert Gawliński wraz z zespołem zaśpiewali znane i największe hity, a publiczność wykonywała je razem z nimi. Jak zwykle mieszkańcy powiatu nie zawiedli i wspaniale pożegnali tegoroczne lato i wakacje.